Hej, cześć, siemanko, jestem Blind Ghost i witam was w kolejnym odcinku z poradniku do Minecrafta. Więc dzisiaj sobie obadamy modyfikację Reactor Craft. Jako iż tak jeszcze poza tym nie było jakoś dawno właśnie tych poradników do Minecrafta, gdyż no jakoś nie miałem ochoty i ogólnie chęci. Uznałem, że jest tego no dużo na YouTubie, ale jakoś tak ostatnio wpadł mi w oko właśnie ten Reactor Craft i tak jakoś postanowiłem, że czemu nie, nagram chociaż sobie ten modzik, bo wygląda ciekawie i chciałem go chociaż tak odrobinę wam go pokazać i pokazać, jak się go instaluje. Ogólnie zrobić taki filmik, w którym ewentualnie będę mógł pomóc komuś, jeśli będzie miał jakieś problemy z instalacją. Więc no, przejdźmy do instalacji. Więc wchodzimy na stronę, która będzie podana w opisie filmu, jak zwykle. Która przenosi nas na forum minecraftforum.net do tematu użytkownika Reikia. Jest to multitemat, bo jest tutaj parę modów. Jest to temat poświęcony paczce modyfikacji, nawet bym powiedział. I po wejściu właśnie tutaj wchodzimy na tutaj w ten link, gdzie jest my website, który przenosi właśnie na stronę u tego użytkownika. I tutaj mamy no stronę, wiadomo, jest to taka podstawowa strona. Z boku mamy właśnie nawigację i interesuje nas aktualnie ten plik Dragon API, Rotary Craft i Reactor Craft, czyli te trzy pliki musimy sobie ściągnąć. Każdy plik, znaczy nieważne w co wejdziemy, klikamy sobie na przykład tutaj ten Dragon API, klikamy download latest version i tutaj nas przenosi do właśnie latest download i z tego właśnie ściągamy z linków AdFly właśnie Dragon API, Rotary Craft i Reactor Craft. Gdyż te pliki będą nam potrzebne do poprawnego działania właśnie Reactor Crafta, czyli ten Rotary Craft i Dragon's API. I po ściągnięciu wszystko mamy na pulpicie. Oczywiście, żeby te wszystkie trzy mody działały, musimy oczywiście też ściągnąć Minecraft Forge'a pod wersję właśnie 1.6.4, czyli z tego linka tutaj na górze. Oczywiście link do Forge'a też podam w opisie. I ściągamy sobie instalator. Tutaj sobie klikamy w installer. Przenosi nas na AdFly'a. I właśnie tutaj ściągamy, tam odpalamy. Wybieramy klient i proste, instaluje nam się od razu na kliencie Minecraft Forge. I polecam właśnie ten sposób, nie polecam instalować Minecraft Forge'a ręcznie, gdyż często właśnie pojawiają się problemy, a instalator wszystko zrobi za nas i wtedy właśnie rzadko kiedy pojawiają się problemy, że Forge na przykład nie działa lub coś w tym stylu. Ewentualnie problemy mogą tylko pojawić się, jeśli mamy złą wersję Minecrafta lub złą wersję Minecraft Forge'a. I wtedy tylko, no i właśnie odpalamy właśnie ten, dajemy install client. Klikamy OK i Forge nam się instaluje na kliencie. OK, więc jeśli już ściągnęliśmy Forge'a, zainstalowaliśmy go, ściągnęliśmy wszystkie pliki. Jeszcze zobaczę, czy się nagrywa. OK. Zobaczę jeszcze tutaj, czy się nagrywa. OK.
No i po ściągnięciu wszystkich trzech plików otwieramy to, wpisujemy sobie procent up data procent, klikamy w roaming, otwiera nam się takie fajne okienko, wchodzimy w .minecraft moc. Ja tutaj mam oczywiście jeszcze wrzucone node enough items i code chicken core z wiadomych powodów, żeby pokazać wam w grze, że modyfikacja działa. I dobra, mamy to wrzucone i to praktycznie było na tyle. Teraz wystarczy odpalić Minecrafta. Odpalić Minecrafta. Poczekać, aż się wszystko pobierze. Jak aż się a launcher odpali i no w zasadzie to tyle, nie? Nic więcej tutaj jakoś specjalnie to jest skomplikowane, to nie jest. Każdy sobie z was powinien raczej poradzić, aczkolwiek są użytkownicy, którzy mają i z tym problem, ale zazwyczaj jest to też wina Javy lub właśnie Minecrafta samego w sobie, lub też modyfikacji, nieodpowiednich wersji i czasami po prostu potrzebna jest takim ludziom jakaś pomoc, a czasami po prostu sami dochodzą do tego po jakimś czasie. Dobra, i oczywiście w profile musimy wybrać Forge. Klikam play. Teraz Minecraft powinien tam pościągać to wszystko i powinien się teraz ładnie, pięknie wszystko odpalić bez żadnych problemów. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ale raczej problemów nie było wcześniej, więc jak pierwszy raz to instalowałem, tak żeby zobaczyć, czy wszystko działa, więc teraz też raczej nie powinno być problemów z działaniem Minecrafta. I oczywiście sam mod w sobie jest całkiem spoko, ale no zawsze lepiej używać jest go w jakiejś paczce z modyfikacjami. Wtedy zawsze to lepiej wygląda i możemy się jeszcze lepiej właśnie pobawić tym modem i ogólnie jest dużo lepiej, jeśli chodzi o zabawę. Dobra, teraz trzeba czekać, aż się to wszystko podpala. Niestety drewno PC nie pozwala mi jakoś szybko tego odpalić, więc no cóż, będziecie musieli to jakoś przeboleć. Ale mam nadzieję, że mój przepiękny, aksamitny głos wam to jakoś umili ten czas czekania. Dobra, mamy logo Mojangu. Więc to już jest jakiś postęp. Komp mi chodzi, jakby zaraz miał eksplodować. Ale okej. Dobra. To trochę potrwa, ale wiecie. To no. Tak. Tutaj trzeba będzie troszeczkę poczekać niestety. Okej, już mamy single player. Mamy Minecraft, mamy 8 modów zainstalowanych, czyli Coder Pack, Mod Loader, Forge, Code Chicken Core, Not Enough Items, Dragon API, Rotarcraft i Reactorcraft. Dajemy single player, wchodzimy na jakiś tam świat lub ewentualnie tworzymy nowy, żeby wszystkie surowce się wygenerowały na dookoła nas, na naszym świecie. I żebyśmy nie musieli na przykład chodzić pół mapy, czy tam no ileś tam parę tysięcy klocków, żeby wygenerować właśnie surowce nowe. Dobra, jest building terrain. Zaraz powinno nas wyrzucić do gry.
Na razie nie było jakichś problemów, więc na pewno powinno już być dobrze. Raczej problemów już nie powinno być. Aczkolwiek czasami nawet przy tworzeniu świata może wywalić błąd. Takie rzeczy też się zdarzają. Okej. I jesteśmy na świecie, tutaj nam się zaraz pogeneruje. Weźmy może Escape'a, żeby to nam szybciej się tam wygenerowało. Okej, trochę nam laguje, ale okej. Jak widzicie, na początku od razu dostajemy dwie książki. Z, wiadomo, z różnymi właśnie podstawowymi informacjami na temat modyfikacji i jej części. Czyli jak, co, z czym się je. I ogólnie jak zacząć z modem. Mamy też drugą książkę, Reactor Craft. Tutaj oczywiście jest Rotary Craft, to jest Reactor Craft. Tutaj mamy właśnie od Reactor Crafta wszystko. Wszystkie części, cały opis, kurde. Czyli cały opis po angielsku oczywiście, no bo raczej do tego nie będzie ten teges jakichś opisów czy czegoś. Więc no niestety musicie sobie jakoś poradzić, ale raczej to nie powinno być jakoś trudne. Są filmiki, są poradniki, więc powinniście sobie poradzić. Więc jak widzicie, moc działa, mamy książki, mamy parę stron z itemami. Jak widzicie, wszystko działa, możemy sobie tutaj szczytować na przykład jedną. Albo i nie, bo mi widzę, że Not Enough Items trochę szwankuje. Cheat mode. Nie utility. Cheat. Żeby być cheaterem. Dobra, i tak nie działa, widzę. Ale dobra, to sobie tam ten jakoś niespecjalnie mi to przeszkadza. Ważne, że działa, ważne, że widać, że możemy właśnie te itemy robić. I no, mamy książki, to już jest dobrze. Jakby tego nie było, to już byśmy wiedzieli, że coś jest nie tak. Ale wszystko jest, więc no, mam nadzieję, że ten poradnik i ta modyfikacja wam się spodoba. Jeśli chcecie się dowiedzieć o niej trochę więcej, no wiadomo, poszukajcie sobie filmików na YouTube, jest tego dużo. I no, jak już mówiłem, mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że modyfikacja wam też się spodobała. I na razie trzymajcie się i do następnego odcinka.